można by powiedzieć, że wracamy na starczą? Starczą. Lekko kulawą, a nie na tarczy. I wynik dość dobry chyba dla nas. I ta zaliczka mimo tego przegranego meczu jest do odrobienia, ponieważ trzeba wygrać pierwszy 5-1. Będziemy jechać zawody od zera. Więc uważam, że jest dobrze. Mecz zaczął się dobrze dla nas. Prowadziliśmy 4 punktami po 2 wyścigach, a potem szło nam coraz gorzej. Co się wydarzyło? Co się zmieniło? Na pewno nie można się nigdy sugerować pierwszymi biegami, pierwszą serią zawodów, ponieważ jest 15 biegów i wszystko się może zdarzyć. Tak było, gdzie początek był dość wyrównany, później nam gospodarze odskoczyli i w końcu my znowu żeśmy zaczęli nadrabiać. Możliwe było to przez to, że tor się zmieniał i warunki torowe były dość różne. I tak było w moim przypadku, gdzie po dobrym biegu notowałem później 0, gdzie zastępowałem zawodników. I było dużo szukania, no ale ewidentnie uważam, że to były dobre zawody. Któryś z motorów ci się tam zepsuł, spalił, sprzęgło, tak? Tak, właśnie. Chyba z Jarkiem Hampelem jeszcze jechaliśmy na 5-1, następny bieg jechałem swój. No już miałem tam zjarane sprzęgło i nie zdążyłem, że tak powiem, w ciągu 2 minut go wychłodzić. No i efekt był tego, że zaraz ze startu przegrałem, po trasie byłem wolny i nie mogłem już nic na to poradzić. W ostatnim biegu już tata założył nowe sprzęgło, nowe tarczki, no i efekt był tego, że udało mi się wygrać start i dojść 3 punkty. A ta końcówka nasza to jest fart właściwie, bo trochę nam pomogło szczęście, bo taśmy Tarnowian? Taki jest ten sport, gdzie trzeba wliczać w to, że mogą być defekty, taśmy. Nie wiem, to pytanie może lepiej do kołodzieja zadać, czemu wjechał w taśmę. Okej, 4 punkty. Wiadomo, że wszyscy przez ten tydzień będą mówili, że jesteście w finale. Czy możemy wam gratulować? Nie. To jest sport. Czemu nie? Toż to mało, własny stadion ale teraz. To jest sport, a media tak właśnie kreują nas, że już finał, tata. Trzeba jechać do końca, trzeba być zmobilizowanym, bo nie wiadomo, czy wygramy na naszym torze, bo runda zasadnicza pokazała to, że my się zmobilizowaliśmy na tym torze i przełamaliśmy mimo wszystko tarnowski pomal. Więc taka sama sytuacja może być u nas za tydzień, więc na pewno będzie to ważny mecz i będzie trzeba jechać od początku bardzo skoncentrowany.